Hej, z tej strony Malwina Grabowska z Papers Per Crafts. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy tutorial, jak wykonać bożonarodzeniową ozdobę z wykorzystaniem kolekcji Christmas Market od Primo Marketing oraz bazy bombeczkowej od Artistico. Zaczynam od przygotowania mojej bazy, czyli nałożenia na nią gruntu. I do tego używam gesso białego z Finabar i nakładam je po prostu taką gąbeczką, jak kuchenna. Obcięłam sobie kawałek gąbki z kuchni. Tym jest mi po prostu najwygodniej nakładać farby i gesso na takie większe powierzchnie, albo kiedy nie chcę, żeby zostały mi smugi z pędzla, żeby dodać do tego troszeczkę takiej też nieregularnej, powiedzmy, faktury, żeby to mi było takie wszystko ulizane i ugłaskane. Ale w tym akurat przypadku najbardziej zależy mi na tym, żeby po prostu w miarę szybko i równomiernie pokryć całą bazę gessem. Następnie wycinam grafikę, którą chcę umieścić w mojej ramce i w tym celu przykładam do danej grafiki ten środek z mojej bombki, obrysowuję go dookoła i wytnę po prostu nożyczkami zupełnie od ręki, nieregularnie, w jakimś tam powiedzmy pół centymetra do centymetra odstępu od tej linii, którą narysowałam, bo to wszystko i tak będzie ukryte pod tą ramką na wierzchu. Papier przyklejam do tej niezagruntowanej części mojej bombki, dlatego że grunt z tyłu nałożyłam po to, żeby móc później nałożyć na to farbę akrylową, żeby ona mi tam nie odpadała, ani z takiego. Tutaj się o to jakoś specjalnie nie obawiam, przyklejam po prostu papier na klej introligatorski do tej bazy, a następnie ramkę na heavy body gel, również z Finabar. Następnie na obie zagruntowane powierzchnie nakładam różową farbę, też właśnie gąbeczką taką kuchenną, z tego samego powodu co wcześniej, czyli chcę po prostu w miarę szybko to nałożyć i nie chcę zostawić smug po pędzlu. Farbę nakładam gąbeczką też po wewnętrznej stronie rameczki, nie robię tego na zewnątrz, dlatego że tam będę chciała nałożyć białą farbę, która będzie nam nieco imitowała śnieg. Ramkę przyklejam do bazy na heavy body gel, zostawiam do podeschnięcia na około 10 minut, żeby ten gel mi mniej więcej związał, żebym mogła swobodnie nałożyć farbę dookoła. I następnie dokładnie w ten sam sposób co farbę różową nakładam na brzegi tylko naszej bombki farbę białą matową impasto, również od Finabar. I później już na sam koniec też gąbeczką delikatnie przybielam tą wewnętrzną krawędź bombki, uważając przy tym, żebym nie pobrudziła papieru na spodzie. Można to było zrobić wcześniej, ja po prostu o tym nie pomyślałam, więc robię to na tym etapie, ale to zupełnie w niczym nie przeszkadza, jeżeli zrobimy to ostrożnie, to naprawdę będzie wszystko w porządku i nie zamalujemy też papieru. I teraz przechodzimy do mojego ulubionego etapu, czyli budowania głównej kompozycji z kwiatów. Jak wiecie, ja lubię kompozycje dosyć wysokie, z wykorzystaniem sporej ilości kwiatów. Dlatego też bardzo często zaczynam właśnie od nich. Podnoszę je nieco tak jak tutaj, właśnie możecie zauważyć na kostkach 3D i na kawałku bermaty. Dlatego że ja jeszcze na te kwiaty będę coś nakładać. Chciałabym, żeby one mi wystawały spod czegoś. Najprawdopodobniej powciskam też coś jeszcze pod nie, stąd właśnie też położenie ich nieco wyżej niż bezpośrednio na papierze. Po prostu jak zacznę od kwiatów, to jest mi dużo łatwiej budować coś wokół nich. I najczęściej jest tak, że nie mam jakiegoś gotowego pomysłu na końcową kompozycję. Często wygląda to właśnie tak jak w tej chwili, czyli coś tam sobie przykładam, coś tam zabieram, zastanawiam się, czy coś właśnie podnieść nieco jeszcze do góry. Tak jak teraz właśnie, gdzie umieszczam kosteczkę 3D, czasami coś oderwę, przekleję i tutaj właśnie też zachęcam Was do eksperymentowania, do nie zastanawiania się za długo nad idealną kompozycją. Czasami naprawdę warto jest coś po prostu przykleić w jakieś miejsce, nawet jeżeli nie jesteśmy do końca co do tego miejsca przekonane, ale bardzo często wychodzi z tego coś naprawdę ciekawego. Poniekąd się wtedy też zmuszamy do pracy z konkretnym umiejscowieniem jakiegoś elementu i już naprawdę nieraz złapałam się na tym, że coś, co na pierwszy rzut oka wydawało mi się być
kiepskim umiejscowieniem, że nie do końca tego szukam. Jeżeli stwierdziłam, że dobra, za długo się już nad tym zastanawiam, po prostu to tutaj przykleję i będę się o to martwić później. Często właśnie w tych przypadkach wychodziły mi naprawdę fajne prace, z których końcowo byłam zadowolona, dlatego że w jakiś sposób przekraczałam swoje granice komfortu i próbowałam czegoś nowego. Więc bardzo Was serdecznie zachęcam też właśnie do przyklejenia czegoś czasami w miejscu, do którego nie jesteście do końca przekonane, czy jest tym właściwym. A wracając do naszej tutaj kompozycji, jak widzicie, korzystam z przeróżnych elementów z kolekcji. Przypominam, że jest to kolekcja Christmas Market od Prima Marketing. I możecie też tutaj zauważyć bardzo ładne koronki z kolekcji. Naprawdę bardzo mi się podobają. Często z nich korzystam właśnie w tych świątecznych projektach, które teraz przygotowuję. Znajdziecie w tych koronkach właśnie taką taśmę ze śnieżynkami na przykład, tak jak tutaj widzicie. Jest też taśma takiej koronki złotej, którą tutaj widzicie po bokach, poprzyklejałam coś, co ma imitować powiedzmy kokardę. I w tym samym zestawie znajdziecie też różową tasiemkę, którą wykorzystam jako zawieszkę do naszej dekoracji. A oprócz tego możecie tutaj też zauważyć chipboardy, czyli naklejki tekturowe. One są podklejone, ale ponieważ ja często wykorzystuję je jako taki dodatek na przykład na wierzchu kwiatów, albo po prostu jakiegokolwiek innego elementu, gdzie te naklejki nie są tak do końca przyklejone do elementu pod spodem, czy do bazy pod spodem, do papieru i tak dalej. Ja bardzo często doklejam je jeszcze dodatkowo na klej na gorąco, a swoją drogą bardzo Wam też polecam ten pistolet na gorąco, z którego korzystam. Jest to pistolet marki Sizzix. Jest świetny, nic z niego nie kapie i jestem z niego bardzo zadowolona. Nie mogę również nie wspomnieć o pięknych kwiatach do kolekcji. Jak widzicie, mamy tutaj różnokolorowe poinsettie, ale są też róże z brokatem, które są chyba moimi ulubionymi w tej kolekcji. Ja jestem ogólnie fanką róż, bardzo je lubię w kolekcjach Primy i bardzo często i chętnie z nich korzystam, a jeszcze jak są dodatkowo z brokatem, no to dla mnie to już jest w ogóle, to już jest super. I ostatnim krokiem w tej dekoracji będzie dodanie jeszcze dodatkowo brokatu. Teraz jak ja lubię to robić? Lubię do tego wykorzystywać żel matowy z Finabar. Nakładam go sobie różnie, na przykład tak jak teraz właśnie pędzelkiem i później posypuję to po prostu brokatem. Zostawiam to, nie strzepuję na razie, niczego nie zdmuchuję ani nic takiego. Czekam, aż mi ładnie ten brokat przyklei się do tego matowego żelu. Dlatego, że wtedy mamy taki ładny, dosyć naturalny efekt tego posypania brokatem, a nie taki ostry. To znaczy nałożymy na przykład pędzlem gdzieś linię tego żelu, posypiemy to brokatem. Jeżeli w tym momencie gdzieś tam zmieciemy ten brokat, to może nam zostać takie mocne odcięcie tego brokatu. A jeżeli nałożymy więcej tego matu i tego żelu matowego i wtedy posypiemy gdzieniegdzie tym brokatem, to on później po wyschnięciu, przez to właśnie, że jest matowy, to będzie takie bardzo naturalne. Ten brokat, on się będzie ładnie rozchodził. I dlatego też właśnie korzystam z żelu matowego, a nie błyszczącego, dlatego że błyszczący w tym konkretnym przypadku by nam się bardzo odznaczał od całości. Natomiast na kwiatach na przykład ten żel matowy, on nam się zgubi po tym wyschnięciu. Nie będzie go widać, nic nie będzie nam się niepotrzebnie błyszczało, nie będzie widać takiej zeschniętej warstwy. Dlatego też lubię z niego korzystać na przykład tutaj na tej różowej bazie właśnie. Ja nakładam tego żelu więcej niż sypię brokatu. Jest on wyprowadzony nieco dalej, właśnie po to, żebym mogła zrobić takie gładkie przejście tego brokatu, żeby to nie było takie mocno, mocno odcięte. I bardzo Wam polecam tę metodę i najbardziej właśnie polecam Wam do tego ten żel matowy. I tak naprawdę to głównie po to go kupiłam, właśnie po to, żeby korzystać z niego w połączeniu na przykład z właśnie brokatem lub generalnie posypywaniem go czegoś. Ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnym filmie, bo przygotuję dla Was jeszcze przedstawienie
kamyczków z Primy, Artstonesów i jak możemy właśnie również z tego żelu z nimi skorzystać. I tak prezentuje się gotowa praca z wykorzystaniem kolekcji Christmas Market od Primo Marketing oraz bazy bombeczkowej od Artistico. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie znać, co myślicie, czy spróbujecie też wykonać taką pracę, a może po prostu skorzystacie z tej kolekcji i stworzycie coś innego. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!